Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam argumenty na to, że już niedługo do CSGO zawita tak długo wyczekiwana operacja, który nie ma już grubo ponad 2 lata, ale przed tym odcinkowy giveaway na 20 zł Pace of Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak już wspomniałem na początku filmu, ostatnia operacja w CSGO miała miejsce grubo ponad 2 lata temu, a na podstawie ostatnich zdarzeń, które zaraz wam przedstawię, jest możliwe, że nowa operacja w CSGO może pojawić się już nawet w przyszłym tygodniu. Pytacie pewnie, no dobra, ale na jakiej podstawie uważasz, że może to być już w przyszłym tygodniu? Już spieszę z odpowiedzią. Jak dobrze wiecie, w niedzielę, a mianowicie 29 września podczas ESL One New York 2019 odbędzie się oficjalna prezentacja nowej mapy The Cache, która była wyczekiwana od bardzo długiego czasu. Jest to niewątpliwie najbardziej wyczekiwany remake mapy, który do tej pory mogliśmy zaobserwować w CSGO, z racji na to, że pierwsze informacje o zmianach na cache pojawiły się już w 2018 roku i już niedługo finalnie będziemy mogli zobaczyć efekt pracy twórcy mapy, a mianowicie FMPona. W ciągu ostatnich tygodni do CSGO zawitała również aktualizacja, która poniekąd podwyższyła poziom trudności u botów, co również może oznaczać przygotowania do nowej operacji, której wyczekujemy od ponad 2 lat. Wprowadzenie nowego casha, którego wyczekujemy od blisko roku, będzie niewątpliwie najlepszym momentem do wprowadzenia nowej operacji, z racji na utrzymujący się hype, co skutkować będzie bardzo dużą ilością graczy, którzy wrócą do CS-a, żeby blisko po roku czekania zobaczyć już w pełni nową odsłonę mapy The Cache. Jeżeli operacja nie pojawi się teraz, to nie pojawi się już ona nigdy. No i co, to było na tyle, dajcie znać, czy czekacie na nową operację. Przypominam jeszcze o konkursie na początku filmu. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.